Rozmowa Radia Index. Wtorek, godzina 9.40, przy mikrofonie Damian Łobacz. Witam w kolejnej odsłonie programu Viprum. Dziś, zgodnie z zapowiedzią, gościmy Radosława Sołjaka, radnego miasta Krosna Odrzańskiego oraz prezesa Stowarzyszenia Młode Krosno. Witam cię serdecznie. Witam serdecznie państwa, witam serdecznie ciebie, Damianie. Tematem numer jeden naszej dzisiejszej rozmowy będą te wydarzenia, które odbywały się i będą się odbywać w Krośnie Odrzańskim właśnie na płaszczyźnie kulturalnej, rekreacyjnej i sportowej. I takim ostatnim wydarzeniem, które zakończyło się w niedzielę, był turniej KO Streetball Summer Cup. Już kolejna edycja. Opowiedz może właśnie o kulisach tego turnieju, bo jak rozmawialiśmy w niedzielę, zapowiadałeś, że będzie mega i chyba było mega. Tak, na pewno. Turniej ma już swoją historię, to jest najważniejsze. Ma już swoją historię, ma swoich fanów, ma, że tak powiem, jakiś dorobek swój, który może przekazać dalej. Szósta edycja, zaczynaliśmy w 2005 roku, nie wychodziło zawsze, aby robić ten turniej co roku. Z różnych przyczyn, sponsorzy, organizatorzy, czasami bardzo się to miesza. Na szczęście od kilku lat udaje nam się go realizować. W tym roku z pewnością największy. Największa ilość nakładów, największa ilość środków, no i największa ilość kibiców i największa ilość drużyn. 20 ekip, które walczyło ze sobą od tego najlepszego, najlepszej drużyny. No i co dużo ukrywać. Naprawdę świetny, świetny turniej. Ja tam byłem, więc mogę potwierdzić. Z roku na rok zainteresowanie samym turniejem jest coraz większe. W tym roku podjęliście współpracę ze Stelmetem Zielona Góra i no, nie każdy może się pochwalić, że informacje na temat organizowanego turnieju znajduje się na stronie aktualnego mistrza Polski. Jak doszło do tej współpracy? To była współpraca, że tak powiem, typowo na zasadach patronatu medialnego. Bardzo dobrze współpracuje się z panią rzecznik Janą Leszkiewicz, na pewno dużo nam tutaj pomogła i jestem przekonany, że w następnym roku być może ta współpraca będzie jeszcze większa. Ja nie chciałbym jednak też mimo wszystko któregoś z sponsorów wyróżniać, ponieważ naprawdę robimy to od lat. Wszystko jedno, czy jest to sponsor, który przekazał nam jakieś nagrody, czy sponsor, który przekazał nam drobne kwoty. Szanujemy każdego, naprawdę. Wystarczy pokazać skalę, tak? Pierwszy turniej w 2005 roku robiłem z budżetem 380 zł. 380 zł. W tym roku ten turniej jest, ten budżet jest już nieporównywalnie większy, to prawie 7 czy 8-krotnie większy. Ale można, tak? Można. Tym bardziej, że udało się ściągnąć naprawdę fajne ekipy, udało się ściągnąć kilka też innych rzeczy. DJ Danek, RPS Entertainment, jak co roku nas wspiera i teraz też również był na turnieju. No i po raz pierwszy Kacper Lachowicz. Fenomenalny gość, speaker, konferencjer, streetballowiec. Naprawdę człowiek orkiestra, jeżeli chodzi o koszykówkę uliczną. Poprowadził to fenomenalnie i naprawdę świetna zabawa była. Jeżeli chodzi o ekipy, to przypomnijmy, że zwyciężyła drużyna Wiecznie Młodzi. Jeżeli chodzi o klasyfikację młodzieżową, to zwyciężyła drużyna, która miała bardzo przewrotną nazwę. Wiemy, że nie wygramy, no ale jednak wygrali. Tutaj chciałem zapytać o zaangażowanie zawodników, ponieważ kiedy przyglądałem się poszczególnym rozgrywkom, to było widać, że jednak wszyscy podchodzą bardzo na poważnie. Tam nie było oczywiście jakiejś niezdrowej rywalizacji, ale jednak zaangażowanie było ogromne. Ale to tak jest, słuchaj, jeżeli mamy szóstą edycję turnieju i tak naprawdę mieliśmy do tej pory tylko dwóch zwycięzców, tak? Jedna drużyna CST, która wygrała dwukrotnie i Ice Cube, który wygrał trzykrotnie, a tutaj nagle przyjeżdżają drużyny z Zielonej Góry, z Sulechowa, z Żar i trzeba się pokazać i trzeba zagrać i okazuje się, że do półfinałów weszły dwie drużyny zielonogórskie i dwie drużyny krośnieńskie, więc ja mam osobiście dumę z tego, że tak właśnie się to rozstrzygnęło, ale to dobrze, to pokazuje tylko, że pomimo już takie małe Krosno Odrzańskie, które ma niewiele, 12 tysięcy mieszkańców, tak, niewiele ponad, tam też można robić fajne rzeczy, można robić koszykówkę, można robić koszykówkę na niezłym poziomie, to jest kwestia tylko pracy, tak, musimy cały czas pracować nad tym. Dodajmy, że w eliminacjach, z tego co pamiętam, wzięła również drużyna złożona z krośnieńskich licealistek i z tego co wspominałeś, to spuściła łomot studentom. Tak, spuściła łomot studentom z Żar. To może takie przewrotne i zabawne i już słyszałem troszeczkę głosów takich, no dobrze, no ale zróbmy typowo turniej żeński. Okej, nie ma problemu, jeżeli znajdziemy odpowiednią ilość żeńskich drużyn, ja jestem jak najbardziej przekażemy taką samą kwotę finansową jak na turniej męski. Znaczy, turniej męski, do końca tak. To była kategoria open. Mogli wziąć udział uczniowie z podstawówki, właśnie licealistki, tak jak tutaj już wspomniałeś, czy na przykład studenci.
kategoria Open ma swoje plusy i minusy, tak? W porządku, w tym roku zrobiliśmy oddzielną kategorię, kategorię młodzików. Naprawdę, to już, to już byłoby chyba przegięcie, tak? Kiedy uczeń z podstawówki miałby, nie wiem, walczyć z MVP turnieju Krzyśkiem Masłowskim, który no, okej, okay, on z pewnością na żartach podszedłby tej rywalizacji, dałby pewnie mu forę, ale to nie o to chodzi, tak? Tu chodzi o walkę i faktycznie sportowe zaangażowanie. Jeżeli chodzi o samą koszykówkę, raczej tę koszykówkę w wymiarze ulicznym, to oczywiście teraz jest ta dyscyplina coraz bardziej popularna, również przez wpływ naszych koszykarzy zielonogórskich, ale wydaje mi się, jak tak sięgam pamięcią, że ta koszykówka uliczna była w Krośnie-Odrzańskim popularna już kilka lat temu. Z czego to wynika? To jest kwestia pewnej subkultury młodzieżowej, czy może dostępności tej dyscypliny? Wystarczy kosz, kawałek betonowego placu, już można grać? To z pewnością tak, ale tutaj może wyjdzie troszeczkę naiwnie, ale to ma też w moim odczuciu jakiś taki wydźwięk mocowychowawczy, tak? Wystarczy spojrzeć na to boisko w Krośnie-Odrzańskim. Beton. Totalny beton, dwa kosze, jakaś skarpa, idealne miejsce. Tak jak oczywiście większość osób, które tam przebywały do tej pory, zanim zaczęły się turnieje, żeby wypić sobie piwko, usiąść i najlepiej coś rozwalić, tak? Nie, od jakiegoś czasu mam naprawdę fajną atmosferę tam, świetnie grają zawodnicy, jest sekcja taka młodzieżowa, która sobie przychodzi pogrywać, ci starsi też z nimi grają. I to chyba z tego się wzięło. Na pewno nie wpłynął na poziom turnieju sukces Stelmetu Zielona Góra, który jest oczywiście niesamowity i fantastyczny i sam jestem zagorzałym kibicem. Nie miałem na myśli poziom turnieju, ale samą fascynację koszykówką. Nie, wydaje mi się, że oczywiście miał wpływ na bardzo młodych ludzi, tak? Natomiast ci koszykarze, którzy brali pierwszy raz udział w turnieju, tak? Oni tak naprawdę, Stelmet wtedy jeszcze był Zastal jeszcze wtedy był w pierwszej lidze i nikt jeszcze nie myślał o Mistrzostwie Polski, także to jest dużo dalej, ale cieszymy się, tak, sukcesy w ogóle zielonogórskiej, lubuskiej koszykówki, tak, są naprawdę, naprawdę fenomenalne i budują, że tak powiem, przyszłe pokolenia. Jeżeli chodzi o turniej, to można już teraz zaprosić za rok. Na pewno będziecie już myśleć nad organizacją przyszłorocznej edycji. Tak, już planujemy. Oczywiście pierwsze zdradzę właśnie tutaj na antenie. Już jesteśmy w rozmowie właśnie z Kacpą. On uznał na swoim Facebooku, że był to jeden z najlepszych turniejów pod względem klimatu, pod względem jakiejś tam imprezy i zabawy. Także powiedział, że z pewnością pomoże w przyszłym roku. Mogę już zaprosić Kaosy była Summer Cup 2014, projekt rozpoczęty. I my również zapraszamy. Teraz przejdźmy do tych wydarzeń, które będą realizowane w najbliższym czasie na Zamku Piastowskim. Będą to wydarzenia organizowane przez Centrum Artystyczno-Kulturalne Zamek. I pierwsze takie wydarzenie odbędzie się już w piątek. Rozpoczyna się pewien cykl, który mnie osobiście bardzo interesuje ze względu na samą tematykę. Jest to na pewno gratka dla wszystkich kinomanów. Projekt Straszny Zamek. Cóż to takiego? Tak, projekt Straszny Zamek jest w zasadzie projektem wchodzący w skład większego. Większy projekt to oczywiście Wakacyjna Nuda z Młodym Krosnem. Tutaj jest w kooperacji oczywiście. Centrum Artystyczno-Kulturalne Zamek jak najbardziej udostępnia miejsce, udostępnia jakieś tam możliwości techniczne. Natomiast całość organizuje Stowarzyszenie Młode Krosno. To jest cykl plenerowych, może inaczej, pokazy klasyki filmów grozy w plenerze. W plenerze, no chyba, że będzie padać, to przeniesiemy się do środka, ale na pewno na dużym ekranie i w cyfrowej jakości. Dlaczego filmy grozy? Filmy grozy dlatego, że ja osobiście jako prezes stowarzyszenia zawsze bałem się horrorów. Nigdy nie oglądam. Absolutnie, naprawdę, mam stracha niesamowitego. Ja z kolei uwielbiam. Absolutnie, po prostu znajomi moi przyznają na pewno, jak to usłyszą, że zazwyczaj jak byliśmy grupą, poszliśmy na jakiś horror, nie wiem, czy to kogoś do domu, czy do kina, ja nie wiem, siedziałem tak jakoś z ręką założoną na twarzy albo z poduszką obok. Ja nie jestem w stanie oglądać horrorów. I może dlatego, jak boisz się wody, to wskocz do niej, tak? Przewrotnie. Dokładnie, przewrotnie i zobaczymy. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Jeżeli chodzi o pierwszy film, możesz już tutaj zdradzić na antenie, cóż to takiego będzie? Chyba mogę już zdradzić pomału, o co tutaj chodzi. Trwa głosowanie przede wszystkim. Trwa głosowanie www.młodekrosno.pl. To jest link do strony facebookowej, gdzie trwa głosowanie na filmy. Tam można głosować. Wybraliśmy 12. Klasyka. Totalna klasyka filmów grozy. Oczywiście już słyszałem, że mainstream i okej. Zgoda, ale tutaj trzeba patrzeć na coś innego. W Krośnie-Odrzańskim nie ma kina.
dostęp do nawet mainstreamu filmowego jest dla Krośna, podejrzewam, bardzo ważny. No już nie trzymając w jakiejś tam niepewności, Stanley Kubrick, Lśnienie. O. Nie, no jest, ja wiem, dosyć ciekawe podejście, ale na stronie internetowej prowadzą również Psychoza Hitchcocka z 60, Ptaki, Omen, dosyć dużo ma, i to mnie osobiście cieszy, bo to jest typowo horror psychologiczny, Dziecko Rosemary Polańskiego. Mamy sześć, mocna stawka. Tak, mamy sześć seansów w ciągu wakacji, trzy w lipcu, trzy w sierpniu, i jestem przekonany, że trudno będzie wybrać te sześć filmów z tych, które tam sobie włożyliśmy, ale mam nadzieję, że taka mocna, fajna klasyka będzie. Ja na pewno się pojawię, was również zachęcam. Zamek Piastowski, pierwszy pokaz już 5 lipca w piątek, także będziemy mogli się bać naprawdę w świetnej atmosferze, w świetnym sztafarzu. Przejdźmy do może nieco bardziej pozytywnej, że tak powiem, jeżeli chodzi o formułę imprezy, raczej cyklu zajęć kulturalno-rekreacyjnych w Krośnie Odrzańskim. Tutaj na pewno się nie będziemy bać. Chodzi o Lato w Mieście. Tak, Lato w Mieście to jest projekt, który jest troszeczkę pokłosiem działań, które realizował Centrum Artystyczno-Kulturalne Zamek w Krośnie Odrzańskim podczas ferii zimowych. Tam też przez 2 tygodnie uczniowie klas, może nie klas, w wieku 7 do 13 przychodzili, realizowaliśmy różnego typu zajęcia, i to artystyczne, i to różne gry i zabawy integracyjne, i były wycieczki. Kontynuujemy to, próbujemy ugryźć troszkę dłuższy termin, czyli cały rok. Ja się osobiście cieszę, że zaangażował się w to przede wszystkim zaangażował się w to inne instytucje, tak? Jest Biblioteka Publiczna, jest Ośrodek Sportu i Rekreacji, jest Krośnieński Oddział PTTK. Także ja jestem przekonany, że kilka fajnych rzeczy będziemy mogli dzieciom pokazać. No i może to jakoś sprawi, że ta wakacyjna nuda nie będzie aż taka bardzo nudna. I pierwsze spotkanie miało miejsce już wczoraj. Tak, pierwsze spotkanie miało miejsce już wczoraj. Oczywiście każdy dzień jest podzielony na konkretne instytucje. Wczoraj mieliśmy zajęcia typowo artystyczne, zajęcia plastyczne w naszej pracowni, które prowadził akurat dyrektor jednostki, pan Henryk Brudło. Były prowadzone zajęcia wokalne przez Katarzynę Kolczyńską. A dzisiaj z kolei Ośrodek Sportu i Rekreacji zabrał na zajęcia z tenisa. To chyba pokłosiem sukcesów naszych tenisistów na zawodach Wimbledon, ale to już pomijając fakt oczywiście. Dzisiaj dzieciaki mają typowo sportowo, jutro z kolei biegi i marsz na orientację. Jest trochę tego. Pojedziemy również z wyczką do Zielonej Góry. To może się wydać trochę przewrotne, Krosnodrzeńskie, niedaleko, leży 30 km, ale jestem przekonany, że warto co niektórym Krosianom młodym pokazać Zieloną Górę z trochę innego punktu niż Focus i McDonald's. Pełny program znajdziecie oczywiście na stronie www.cak-zamek.pl. Przypomnę, że naszym dzisiejszym gościem był dziś Radosław Sujak, radny z miasta Krosno-Odrzańskie oraz prezes Stowarzyszenia Młode Krosno. My będziemy się oczywiście jeszcze wszystkim wydarzeniom przyglądać i będziemy mieli, mam nadzieję, jeszcze możliwość podsumowania tego tutaj na antenie Radia Index. Dziękuję bardzo państwu, dziękuję za wydanie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Rozmowa Radia Index. Od poniedziałku do piątku o 9:30.